Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Jakobi. Jestem kierownikiem Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS i bardzo mi miło dzisiaj gościć Was wszystkich na pierwszym spotkaniu z nowej serii webinarów Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS. Seria nazywa się Projekt Azja. I chciałbym w tej serii zapraszać różnych gości, z którymi będziemy się spotykać raz w miesiącu, żeby rozmawiać na różne tematy związane z Azją Wschodnią, z Chinami, z Koreą, z Japonią, po to, żeby spróbować przybliżyć różne zjawiska, procesy, to, co dzieje się teraz w regionie, ale spojrzeć na to trochę bardziej dogłębnie, postarać się uwolnić od różnych uproszczeń, stereotypów i zadawać przede wszystkim wiele pytań. Odpowiedzi na te pytania będziemy starać się znaleźć nie tylko w tych bieżących wydarzeniach, o których można przeczytać w mediach, ale też w historii, w kulturze regionu, czyli w tym, w czym mam nadzieję my, eksperci Azji, czujemy się dość dobrze. Podczas dzisiejszego spotkania i wszystkich naszych spotkań, wszyscy będziecie mogli zadawać pytania w czacie. Także bardzo Was proszę i zachęcam do zadawania pytań. Ja będę starał się na te pytania odpowiadać, wplatać je w jakoś w naszą rozmowę. A jeżeli to się nie uda, to pod koniec naszego spotkania zrobimy sobie taką osobną część odpowiedzi na te pytania, na które nie odpowiedzieliśmy w trakcie webinaru, po to, żeby wszystkie Wasze pytania, na tyle, na ile to jest możliwe, znalazły jakieś odpowiedzi, albo przynajmniej, żebyśmy się mogli do nich jakoś ustosunkować. Dzisiaj mamy spotkanie o Hongkongu. Tytuł tego spotkania: Hongkong i Chiny, zderzenie dwóch tożsamości, i właśnie przede wszystkim o tożsamościach różnych, skomplikowanych i w Hongkongu, i w Chinach kontynentalnych chciałbym porozmawiać. Mam dzisiaj ze sobą dwóch bardzo ciekawych gości. Pierwszy z nich to dr Włodzimierz Cieciura, historyk, który bada przede wszystkim chińskojęzycznych muzułmanów, ale bada również różne kwestie związane z tożsamościami chińskimi, a pracuje jako adiunkt w Zakładzie Sinologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Drugim gościem jest pan Mirosław Adamczyk, który wydaje mi się, że jest tutaj bardzo celnym gościem, ponieważ jest byłym konsulem generalnym naszego kraju w Hongkongu. Byłym, to znaczy w latach 14-19, czyli dosłownie rok temu, albo nawet troszeczkę krócej wrócił do Polski, więc ma bardzo świeży ogląd bezpośrednio na miejscu z tego, co w Hongkongu się do tej pory przez te ostatnie miesiące działo. Jest z wykształcenia prawnikiem, także mam nadzieję, że nam trochę opowie też o tych kwestiach prawnych związanych z problemami Hongkongu. Związany jest zawodowo z sektorem publicznym, z samorządem terytorialnym, z administracją rządową, także mi się wydaje, że jego doświadczenie dyplomatyczne i właśnie takie sektora publicznego nam bardzo się przyda. Także witam bardzo serdecznie obydwu gości. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. No i zaczynamy. Na początku chciałbym, żebyśmy troszeczkę sobie opowiedzieli, ja może zrobię takie krótkie wprowadzenie dotyczące tego, właściwie jaki jest cel naszego spotkania. Trochę powiedziałem o tych kwestiach tożsamościowych. Chciałbym, żebyśmy na początku i do tego początku, tej pierwszej części będę prosił Włodka. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co to znaczy być Chińczykiem, co to znaczy być Hongkongczykiem. Czy Hongkongczyk jest Chińczykiem? Jakim Chińczykiem? Czy kulturowym, czy językowym, czy narodowym? Dlatego, że wydaje mi się, że protesty w Hongkongu i ten konflikt, który narastał, w dużej mierze jest konfliktem kulturowym. Konfliktem, który związany jest z innym rozumieniem tego, czym jest Hongkong, czym są Chiny, czym jest bycie członkiem tej społeczności, która nazywa się obecnie, czy tworu narodowego, który nazywa się Chińską Republiką Ludową. Pamiętajmy, chciałbym tutaj przypomnieć, że Hongkong jest częścią integralną Chin Ludowych, czyli HRL. Jest specjalnym regionem administracyjnym, który został utworzony w 1997 roku, czyli mamy 23 lata, od kiedy Hongkong jest częścią Chin. I z tego punktu chciałbym zacząć. Włodku, pierwsze pytanie do ciebie. Czy możesz nam trochę powiedzieć, kiedy i jak może kształtowało się w Chinach pojęcie narodu? To jest bardzo kontrowersyjne pytanie w świecie nauki, dlatego że nie ma jednego, nawet nie tyle punktu w czasie, co okresu, co do którego panowałaby zgoda, że to właśnie w tym momencie mieszkańcy Chin zaczęli o sobie myśleć jako o narodzie. Najczęściej wskazuje się na
okres od drugiej połowy XIX wieku do pierwszej dekady XX wieku, czyli okres po rozpoczęciu siłowym otwierania Chin na świat zachodni w toku tak zwanych wojen opiumowych pod koniec XIX wieku. Bo to jest blisko związane z historią Hongkongu. Oczywiście, Hongkong jest tutaj, można powiedzieć, jednym z takich punktów wyjściowych w ogóle wszystkich tych procesów. W tym okresie pojawiły się oczywiście pojęcia, za pomocą których współcześni Chińczycy opisują takie zjawiska jak naród. Tutaj szczególnie w latach 90. XIX wieku do języka chińskiego, można powiedzieć, wdarła się taka wielka powodziowa fala terminologii narodowościowej, w ogóle opisującej cały nowoczesny świat, włącznie z zjawiskami takimi jak nacjonalizm, poczucie tożsamości narodowej, państwo narodowe. Ta fala w dużej mierze pochodziła z Japonii. Japonia była tym takim pierwszym filtrem, który te zjawiska na gruncie Azji Wschodniej przyjmował i przekładał na pismo chińskie. Stąd może Wodek, ja ci przerwę. Może się bardzo łatwo odbywał. Powiedzmy tylko sekundkę o tym, że pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku to Japonia była takim miejscem, gdzie chińscy intelektualiści, studenci jeździli i uczyli się o nauce zachodniej, dlatego że Japonia po 1868 roku pierwsza gdyby zaakceptowała czy przyjęła model edukacji i nauki, można powiedzieć, europejski czy zachodni, dlatego właśnie z Japonii te wszystkie trendy przechodziły. Także to, co powiedziałeś, jest związane bardzo z tym w ogóle, można powiedzieć, modernizacją całego regionu Azji Wschodniej, która szła z Japonii akurat wtedy, pod koniec XIX wieku. Tak. I właśnie tutaj nawiązywałem do przede wszystkim fali wielkiej wyjazdów studenckich do Japonii, szczególnie po wojnie japońsko-chińskiej po 1895 roku, kiedy to w Japonii znalazła się rzesza kilku tysięcy chińskich studentów, która w dużej mierze później stała się elitami intelektualnymi tych nowych Chin, myślących o sobie jako o państwie narodowym, jako o narodzie. I to w tym środowisku toczono dyskusje na temat tego, jaki powinien być kształt przyszłego państwa narodowego chińskiego. Czy to powinna być monarchia? Tutaj problemem oczywiście był fakt, że dom panujący w Chinach w ujęciu nacjonalistycznym był domem obcym etnicznie, również rasowo. Tak to w tamtych latach postrzegano. Tak, i tu znowu dopowiem, że to była dynastia Qing, to byli Mandżurowie, którzy rządzili Chinami od 1644 roku, nie byli etnicznie Chińczykami. Przyjęli chińską kulturę, nauczyli się języka chińskiego, ale to był zupełnie inny naród rozumiany etnicznie i kulturowo. Tak, i oczywiście tutaj pojawiały się także pomysły mówiące, że przyszłe Chiny powinny być jednak nowoczesnym państwem o systemie republikańskim. I tutaj szczególnie grupa intelektualistów, działaczy, która w swoich życiorysach miała okresy pobytu w Hongkongu, dla których Hongkong był takim punktem wyjścia, zaczęła skłaniać się ku opinii, że Chiny powinny być jednak państwem o ustroju republikańskim. Tutaj oczywiście toczono także dyskusję, jak powinien kształt geografii tych nowych Chin wyglądać, bowiem po tej mandżurskiej dynastii Qing Chiny odziedziczyły obszar trzykrotnie większy niż w okresie panowania ostatniej rdzennej dynastii chińskiej, czyli dynastii Ming, z Tybetem, z Mongolią, z ogromnymi obszarami Azji Centralnej, zwanymi po chińsku Xinjiangiem. I tutaj toczono dyskusję również na ten temat, czy te regiony powinny wchodzić w skład tej przyszłej rzeczywistości chińskiej jako państwa narodowego, czy można się od nich odciąć, czy można pozwolić im kroczyć swoją drogą i proklamować swoje własne państwowości. No właśnie, bo powiedziałeś o Tybecie, powiedziałeś o Xinjiangu. Jak w tej koncepcji na początku XX wieku, jak chińscy intelektualiści patrzyli na kwestię tego, że Chiny składały się, czy ten teren dynastii Qing był terenem zamieszkanym przez bardzo różne grupy etniczne z własnymi językami, kulturami, religiami i tak dalej. Jak
pojęcie narodu miało się do tej kwestii. To jest w ogóle też jedna z takich, można powiedzieć, głównych aktualnie toczących się w środowisku akademickim kontrowersji dotyczących właśnie Chin, okresu panowania dynastii Qing. Na ile można stawiać znak równości między Imperium Qingowskim a Chinami? Bo Mandżurowie, rządząc swoim wielkim imperium, wcale nie rządzili w Tybecie i w Xinjiangu tak jak rządzili w Chinach właściwych. Nie prezentowali się wobec swoich poddanych w Tybecie czy w Xinjiangu jako konfucjańscy mędrcy, tak jak robili to w Chinach etnicznych, tylko prezentowali się zgoła odmiennie. W Tybecie jako protektorzy buddyzmu tybetańskiego, jako praktycy buddyzmu tybetańskiego. Cesarze qingowscy wręcz utożsamiani byli z pewnymi awatarami buddyzm Manjushrim. W Xinjiangu z kolei przedstawiali siebie jako zwierzchnicy lenni miejscowych sieci opartych o arystokrację miejscową turkijskojęzyczną, muzułmańską. W związku z tym oczywiście te kontrowersje również w tamtym okresie były zauważalne dla elit chińskich i w pierwszych latach XX wieku, prawdę powiedziawszy, panował raczej pogląd, że należy się odciąć od Tybetu, należy się odciąć od tych kultur niechanowskich, należy wrócić do granic z okresu panowania dynastii Ming, czyli zamknąć się w tych takich etnicznych granicach 18 prowincji dawnego Imperium Mingowskiego, nawet z odrzuceniem ojczyzny dynastii panującej, czyli Mandżurii. No właśnie, dzisiaj ale to brzmi pogląd szokująco i trudno sobie wyobrazić, bo tak, polityka obecna chińska zupełnie w drugą stronę idzie. Ten pogląd bardzo szybko został zweryfikowany po wybuchu rewolucji w 1911 roku, kiedy dosłownie w kilka miesięcy nowe władze republiki, tam oczywiście panowała bardzo skomplikowana sytuacja, ale różne środowiska, które pretendowały do bycia rządem nowej Republiki Chińskiej, bardzo szybko zdały sobie sprawę, że rezygnowanie z 2/3 terytorium dawnej dynastii Qing jest ze wszystkich względów niedobrym pomysłem politycznym. Nikt nie rezygnuje z tak ogromnych obszarów gwarantujących tak silną pozycję geopolityczną w skali całego kontynentu. Tak, no dobrze, to powiedz teraz, mamy oficjalnie w Chinach ludowych 56 narodowości, czyli główną tą narodowość Han i 55 mniejszości. Jak w tej dzisiejszej wersji postrzegany jest termin Chińczyk, naród chiński? Jak to jest tłumaczone? Tak, tutaj oczywiście mamy problem rozmawiając o tych sprawach po polsku, ponieważ polskie słowo Chińczyk raczej oznacza to, co w Chinach rozumiane jest jako Han, tak? Czyli członek tej właśnie największej grupy etnicznej stanowiącej przeszło 90%, bardzo zróżnicowanej wewnętrznie. Ja myślę, że do tego też będziemy nawiązywać. Natomiast język chiński oczywiście rozróżnia niuanse, prawda? Mamy Hanów, czyli Hanzu, bądź też Hanzhen. Natomiast pojęcie Zhongguoren, które osobom uczącym się języka chińskiego bardzo często jest przedstawiane w pierwszej kolejności jako słowo będące odpowiednikiem naszego pojęcia Chińczyk, tak naprawdę oznacza wszystkich obywateli Chińskiej Republiki Ludowej i w związku z tym obejmuje Tybetańczyków, obejmuje Ujgurów, to wszystko są Zhongguoren z perspektywy tej definicji poprzez narodowość, poprzez obywatelstwo, przepraszam. W związku z tym tutaj my, mówiąc po polsku o tych kwestiach, często posługujemy się językiem niedokładnie opisującym realia i percepcje wewnętrzne w samym HRL. No właśnie, tutaj warto dodać oczywiście, że to Zhongguoren dla niektórych osób, które z punktu widzenia naszego zachodniego kulturowo są Chińczykami, być może nawet etnicznie są Chińczykami. W niektórych obszarach, na przykład na Tajwanie, Zhongguoren uniwersalnie jest traktowany jako pojęcie odnoszące się do mieszkańców tej drugiej strony cieśniny, czyli Chińskiej Republiki Ludowej. Żaden Tajwańczyk, albo przynajmniej bardzo niewielu, powie o sobie, że są Zhongguoren. No właśnie, to od tej tematyki różnych grup etnicznych przeszliśmy do samego skomplikowanego zagadnienia tożsamości Chińczyków etnicznych, czyli mówimy o tej grupie Han.
Chińczyków, którzy mieszkają na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, mieszkają na Tajwanie, gdzie właśnie czują się na pewno kulturowo Chińczykami, czyli czują się elementem historii i kultury Chin, ale już nie mówią o sobie Zhongguo Ren, tak jak powiedziałeś, czyli ci Chińczycy w rozumieniu obywateli Chińskiej Republiki Ludowej. Mamy ogromną społeczność kulturowo chińską w Azji Południowo-Wschodniej, w takich miejscach jak Singapur, ale również Filipiny, Malezja, czyli osoby, które kulturowo jakoś może trochę czują przynależność do jakiejś chińskości, ale na pewno też się nie będą identyfikować jako Zhongguo Ren, czyli Chińczycy w tym rozumieniu narodowym. No i mamy Hongkong. Jak byś powiedział, jak te kwestie, które poruszyliśmy się, mają do tożsamości Hongkongczyków? Czy Hongkongczycy są Zhongguo Ren? Z punktu widzenia Pekinu z całą pewnością, zresztą z punktu widzenia Zhongguo Ren są również Tajwańczycy. Co do członków diaspor chińskich w Azji Południowo-Wschodniej, w innych regionach świata, oczywiście tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Natomiast oczywiście dla wielu Hongkongczyków tu trzeba też oczywiście pamiętać o tym, że społeczeństwo hongkongskie ewoluowało, jego historia nie przebiegała linearnie. To nie jest jakieś społeczeństwo, które ma jeden korzeń w jakimś definiowalnym regionie po drugiej stronie granicy, choć oczywiście jest zdominowane przez osoby wywodzące się z Guangdongu, czyli przez osoby o proweniencji kantońskiej. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać, że najstarsze warstwy mieszkańców Hongkongu, które zamieszkiwały ten region w momencie, kiedy przechodził on pod kuratelę Wielkiej Brytanii, ominęły je te wszystkie procesy, które zachodziły po drugiej stronie granicy, czyli w Imperium Qingowskim. Ominęły je problemy z reformami politycznymi cesarstwa, ominęły je bóle porodowe Republiki Chińskiej, ominęły je wojna domowa, potem bardzo traumatyczny okres rządów Mao Zedonga. W związku z tym oczywiście w zupełnie odmiennych uwarunkowaniach historycznych kształtowała się ta tożsamość hongkongska. Ona się kształtowała także oczywiście w ramach prawodawstwa stanowionego przez władze kolonialne brytyjskie. W związku z tym tutaj jest bardzo silna historyczna podstawa faktycznie dla bardzo odmiennej tożsamości Hongkongu od reszty Chin. Hongkong ominięty został również oczywiście przez cały ten dwudziestowieczny niemal wysiłek budowania języka narodowego, czyli języka Głoi w czasach Republiki, potem przez komunistów przemianowanego na Putonghua. No właśnie, to też może tutaj ja dopowiem, czyli ten język chiński, którego wielu Polaków się uczy, który my z Włoskiem też znamy, czyli Putonghua, czyli chiński język ogólnonarodowy, to jest trochę sztuczny twór, który opierał się na języku, którym się komunikowali urzędnicy między sobą, w połączeniu z dialektem pekińskim, czy tym językiem dalekiej właściwie północy, i został stworzony trochę taki sztuczny twór, który stał się językiem narodowym. On jest trochę inny na Tajwanie, trochę inny w Chinach kontynentalnych. To są różnice niewielkie, trochę jak amerykański i brytyjski, angielski, nadal ten sam język. Natomiast na południu, tradycyjnie, czyli w prowincji Guangdong, a szczególnie w Hongkongu, no właśnie wszyscy mówili zupełnie innym językiem, czyli językiem kantońskim, czy dialektem kantońskim, który, no ja mogę parę słów zrozumieć z kantońskiego, trzeba się go zupełnie inaczej uczyć. To jest po prostu inny zupełnie język, też z innej rodziny językowej nawet. Więc ta tożsamość językowa jest bardzo ważna, bo ja może jeszcze do tego wrócę, mówiliśmy trochę o Tajwanie. No tam mamy właściwie trzy języki. Mamy ten język ogólnonarodowy, podobny jak właściwie ten sam, co język w Chinach. Mamy język tajwański, to jest dialekt z prowincji Fujian. Minnan, dialekt Minnan, którym porozumiewa się zdecydowana większość rdzennych Tajwańczyków. I mamy jeszcze język mniejszości Hakka, czyli znowu identyfikacja językowa jest identyfikacją kulturową też. A Hongkong, Włodek, coś jeszcze możesz powiedzieć o tym? Tak, no tutaj oczywiście trzeba pamiętać, że historia jest zawsze pełna paradoksów. Jednym z paradoksów chińskiej historii w kontekście tych odmienności między Hongkongiem a tym, co w Hongkongu się nazywa Neiti, czyli tymi terenami wewnętrznymi, jest to, że środowiska, które doprowadziły do powstania Chin jako państwa narodowego, w dużej mierze wywodziły się z południa, właśnie z Kantonu.
ludzie no, Sun Yat-sen, sam ojciec Republiki. Tak, czy Liang Qichao, który był jednym z głównych właśnie, można powiedzieć, tutaj kanałów przekaznikowych tych terminów, terminologii służącej do opisu nowoczesności, również był Kantończykiem, podobnie jak jego mistrz Kang Youwei. I to Kantończycy często byli proponentami, żeby to język mandaryński stał się językiem narodowym, często znając go albo biernie, raczej w piśmie i w czytaniu, a nie w mowie, a nie kantoński. Tutaj oczywiście również Sun Yat-sen postulował, aby to język mandaryński stał się językiem narodowym, język, którego nie znał, ponieważ jako kantończyk, który młodość spędził na Hawajach, potem wykształcony został w Hongkongu właśnie, a potem głównie swoją działalność prowadził w wielkiej ogólnoświatowej diasporze chińskiej i w Japonii, nie znał języka, a mimo to zaproponował właśnie, żeby to ten język stał się językiem ogólnonarodowym. No właśnie, tutaj oczywiście była to pewna kontynuacja praktyki imperialnej, bowiem no, ten język wcześniej znawano po prostu językiem urzędowym, urzędniczym, Guanghua, i już w czasach dynastii Qing oczywiście także pełnił on funkcję de facto języka oficjalnego w Chinach właściwych. Mm-hmm. To jeszcze troszeczkę związane jest z językiem, ale nie jest to samo. To jest to tożsamość języka pisanego, czyli znaków chińskich, dlatego że Hongkong, tak jak powiedziałeś, że ominęły te różne kwestie związane z upadkiem dynastii Qing i walkami wewnętrznymi, wojną domową, stworzeniem Chińskiej Republiki Ludowej i tak dalej, to również Hongkong ominęły reformy pisma, które były pod koniec lat 50. i na początku lat 60. w Chinach Ludowych. I w Hongkongu nadal się pisze znakami pełnymi, czyli tradycyjnymi formami znaków, tak jak na Tajwanie zresztą, które no też są taką elementem chyba tożsamości, dlatego że Hongkończycy jeszcze bardziej widzą tą odrębność swoją, nie tylko mówią w innym języku w domu, aczkolwiek większość z nich już teraz zna język ogólnonarodowy chiński, przynajmniej biernie, ale również piszą znaki trochę inne, czyli jak gdyby te stare grafie, które w Chinach ludowych już nie są wykorzystywane. Na koniec, Włodek, ja może jeszcze cię zapytam o jedną rzecz związaną z tym, o czym mówiliśmy. Bo mówiliśmy o tożsamościach narodowych, etnicznych, ale były też tożsamości miejskie. Ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem z takim sinologiem starej daty, osobą, która w latach 50. mieszkała w Chinach przez parę lat, i ta osoba mi powiedziała coś, co bardzo mnie zdziwiło, że w latach 50. w Szanghaju Szanghajczycy wcale nie czuli się Chińczykami, tylko czuli się Szanghajczykami i podkreślali to. My mamy nasz własny język, też w Szanghaju mówi się w dialekcie lokalnym z innej rodziny językowej niż chiński język ogólnonarodowy, i przynajmniej ta osoba zapamiętała to w ten sposób, że ta tożsamość miejska, lokalna była niezwykle silna też w Szanghaju, który no, był chyba bardziej jeszcze niż Hongkong związany oczywiście z władzą centralną w Pekinie. Na ile te tożsamości etniczne, narodowe, językowe mają się do tożsamości miejskiej? Czy jest coś takiego jak silna tożsamość miejska, która może tutaj przeważać nad jakimś takim poczuciem, że jesteśmy elementem jakiegoś jednego narodu? Tak, to jest oczywiście jedna z podstawowych w ogóle przyczyn, dla których Chiny, można powiedzieć, jako państwo spędziły cały XX wiek ze wszystkich sił starając zbudować jakąś taką swoją centralną, jedną tożsamość opartą właśnie o jeden język, o jeden mit narodowy. To jest zresztą oczywiście bardzo często przywoływany w tym kontekście cytat Sun Yat-sena, który żalił się, że Chińczycy są jak luźna łacha piachu, której ziarenka nie czują się ze sobą związane i którą należy scalić dopiero w jakiś jeden monolit. W związku z tym oczywiście tak, tutaj ta potrzeba przełamania partykularyzmów lokalnych była jedną z czołowych myśli wiodących w procesach państwowotwórczych w XX wieku w Chinach. I widzimy oczywiście obecnie w sytuacji Hongkongu kontynuację tych wysiłków. Tak? Hongkong, można powiedzieć, jest takim jednym z ostatnich wielkich, twardych orzechów do zgryzienia z punktu widzenia władz centralnych, przełamania tej silnej tożsamości lokalnej, regionalnej. Kilka lat temu i po drugiej stronie granicy były protesty w Guangzhou i w Guangdongu,
wobec zwiększenia udziału języka Putonghua w lokalnych mediach, w komunikatach w metrze w Guangzhou i w Shenzhen, gdzie odwrócono kolejność, kantoński spadł na drugie miejsce. Nazwy stacji zaczęto najpierw odczytywać po mandaryńsku. Więc oczywiście tak, te tożsamości regionalne, co zresztą jest absolutnie niezaskakujące w kraju tak rozległym, o tak zróżnicowanej geografii, ekologii. Przecież Chiny Południowe, Guangdong, no, różnią się, można powiedzieć, wręcz biegunowo od północnych prowincji, takich jak Heilongjiang, prawda? W związku z czym oczywiście jest to... Świat. To jest zupełnie inny świat, więc jest to zupełnie naturalne, że władze kierujące się taką centralistyczną ideą państwa starają się wszelkie takie partykularyzmy przełamywać, starają się zasypywać te historycznie bardzo głęboko zakorzenione różnice językowe, kulturowe. To jest dyskusja, która oczywiście toczy się także w samych władzach chińskich. Wielu przywódców chińskich zdaje sobie sprawę oczywiście z tego. No, na pewno, na pewno. Tak, no, zresztą tutaj trzeba powiedzieć, że Xi Jinping tak naprawdę jest chyba pierwszym sekretarzem generalnym Partii Komunistycznej, który mówi dobrym, standardowym Putonghua. Wszyscy jego poprzednicy mówili no, łącznie z Mao Zedongiem, którego w ogóle nie można zrozumieć. Tak, no on w ogóle tak pod koniec życia szczególnie potrzebował tłumaczy z rodzimej prowincji. Tak, tak. Wodek, na koniec tej części, bo będziemy już przechodzić do takich spraw bardziej już stricte politycznych związanych z obecnymi protestami w Hongkongu. Mamy tu już sporo pytań od uczestników, bardzo się cieszę. Jest jedno pytanie, które bardzo dobrze pasuje nam do tej części, więc zadam je teraz, a te pytania może bardziej takie polityczne zostawimy sobie na dalszą część spotkania. Pytanie jest takie, czy istnieje tożsamościowa wspólnota pomiędzy Hongkongczykami a Kantończykami? Bo o tym nie mówiliśmy. Czyli relacje Hongkongczycy, a Kantończycy, albo w ogóle może prowincja Guangdong? Oczywiście nie jest to coś, co by rozciągało się w pełni na wszystkich Hongkongczyków, wszystkich Kantończyków. Na pewno są jakieś takie obszary, gdzie te nakładania się na siebie występują. Jak najbardziej. Oczywiście po stronie północnej granicy między Hongkongiem a Guangdongiem również istnieją takie tendencje do podkreślania miejscowej tożsamości, odrębności. Istnieje, oczywiście w przypadku państwa takiego jak HRL trudno jest powiedzieć cokolwiek konkretnego na temat skali tego zjawiska, jego siły, ale istnieje coś takiego, co można by nazwać ruchem nacjonalistycznym kantońskim. Są tacy mieszkańcy Guangdongu, którzy także starają się myśleć przynajmniej o sobie. Działalność jest dużo trudniejsza, ale znajdujemy ślady tego myślenia, że Kantończycy są narodem, który oczywiście mieszka po obu stronach granicy. Zresztą, co ciekawe, takie myślenie znajdujemy także na przykład w Fujianie, o którym wspominałeś. Ja sam swego czasu śledziłem troszeczkę działalność takich środowisk nacjonalistycznych, powiedzmy minnańskich, gdzie bardzo poważnie buduje się całą narrację, że naród minnański istnieje, że ma własną religię, którą jest kult Madzu i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście takie tendencje istnieją, ale władze HRL oczywiście no, także są tego świadome, bardzo rygorystycznie zakazują wszelkich przejawów w ogóle takiego myślenia. Jest to najbardziej chyba opozycyjna działalność, czy najbardziej opozycyjny sposób myślenia, jaki można w Chinach mieć, no tak, będąc bo godzi w jedność narodu, to czego się najbardziej większości etnicznej Hanów. Tak, to tak, jest oczywiście tak. Chyba nawet jeszcze bardziej podejrzewam, mogłoby być niebezpieczne z punktu widzenia filozofii centralistycznej dominującej w Pekinie, niż separatyzmy tybetański, czy mongolski, czy ujgurski chociażby. Dobrze, Wodek, na razie Ci bardzo dziękuję. Wrócimy jeszcze do dalszych pytań pod koniec spotkania. Jeszcze jedno pytanie od Bai Lang Wanga, przepraszam, na które ja może już odpowiem. Czy szanghajski i kantoński ogólnonarodowy są z odmiennych rodzin językowych? Tak, szanghajski to jest rodzina Wu, kantoński to jest osobna rodzina językowa. Ogólnonarodowy jest z największej rodziny językowej, rodziny języków mandaryńskich. Dlatego się niesłusznie nazywa język ogólnonarodowy mandaryńskim.
To jest 5 głównych rodzin językowych języka chińskiego, czyli to są, można powiedzieć, tak jak my mamy w Europie języki germańskie czy języki słowiańskie. To są naprawdę ogromne różnice, także mówi się tak, o różnych dialektach w Chinach, a ja raczej bym mówił o różnych językach. Tak, ale myślę, że tutaj pewnego rodzaju takie powstało zaniepokojenie. To, o czym mówiłeś, jako o rodzinach, to oczywiście w ramach raczej grupy językowej, z tego co wiem, językoznawcy preferują tutaj te odrębności, czy te grupy tak nazywać, no bo rodzina sugeruje, że faktycznie mamy do czynienia, tak jak w Europie, nie wiem, z językami słowiańskimi, germańskimi. Tutaj to oczywiście języki chińskie historycznie wywodzą się z jednego korzenia, z jakimiś niewielkimi pobocznymi dodatkami, ale oczywiście tak, tutaj różnica między Putonghua a kantońskim jest zdecydowanie większa niż różnica między dwoma najodleglejszymi od siebie językami słowiańskimi, z pewnością. Mm-hmm. Tak? Tutaj ten stopień zrozumienia jest jeszcze mniejszy niż w przypadku na przykład Polaka i Bułgara. Ja bym się kłócił, czy możemy porównywać grupę języków słowiańskich do tych różnych grup językowych w Chinach. No ale dobrze, zostawmy to. To jest dla językoznawców zagadka. W każdym razie musimy pamiętać, że Chiny jako region są niezwykle zróżnicowane językowo. Czyli mamy tutaj bogactwo wielu, wielu setek różnych dialektów, języków, i co jest dialektem, co jest językiem, jest kwestią, która jest rzeczywiście czasami otwarta i bardziej skomplikowana. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli już do tej sytuacji właściwie tylko Hongkongu. Na początku podam parę faktów, nie wiem, czy wszyscy śledzą dokładnie i znają historię Hongkongu, więc żeby nam wszystkim pomóc, powiem mniej więcej takie najważniejsze rzeczy, które dalszą rozmowę nam ułożą jakoś. Właściwie historia Hongkongu zaczęła się w 1841 roku, kiedy Brytyjczycy otrzymali wyspę Hongkong. Kto z Was był w Hongkongu, to wie, że Hongkong to jest wyspa, to jest taka wyspa z górą, ze wzgórzem Wiktorii. To jest druga po drugiej stronie zatoki Kowloon i dalej to jest coś, co się nazywa nowymi terytoriami. I dobrze jest pamiętać, że Hongkong różnymi etapami zaczyna być brytyjski. Czyli najpierw Brytyjczycy po przegranej przez Chiny wojnie opiumowej dostali samą wyspę. To zostało potwierdzone traktatem nankińskim w 1942 roku. Potem w 1860 roku, czyli prawie 20 lat później, otrzymali drugi ten teren, czyli drugą stronę, czyli już ten teren kontynentalny, czyli półwysep Kowloon, a w 1898 roku otrzymali nowe terytoria, czyli ten teren, jak gdyby, jeśli chodzi o obszar największy, który jest na północ od wyspy, na północ od półwyspu Kowloon, i to dostali właśnie na 99 lat. Czyli skąd ta data 1898 i 1997, kiedy Hongkong wrócił, jak mówią Chińczycy, do macierzy, stąd to 99 lat się wzięło. Hongkong na początku, wyspa właściwie, znowu jeżeli ktoś z Was tam był, no to jest właściwie wzgórze i bardzo mało tam jest terenu, żeby cokolwiek zbudować, więc Brytyjczycy tam na tym małym skrawku pomiędzy wodą a górą budowali tam swoje pierwsze miasto. Już bardzo szybko ono stało się ważnym miejscem i dla handlu, i dla sektora finansowego. Dla handlu opium przede wszystkim, o czym nie zawsze Brytyjczycy chcą pamiętać. To był jeden z głównych miejsc, gdzie Brytyjczycy operowali, jeśli chodzi o wprowadzanie opium na teren Chin, który był bardzo ważnym elementem brytyjskiego pomysłu na w ogóle uprawianie biznesu z Chinami. I Hongkong rozwijał się bardzo dynamicznie, również poprzez to, że różne grupy do Hongkongu przyjeżdżały z powodów politycznych w innych terenach, na innych terenach chińskich. Możemy tutaj powiedzieć o powstaniu Taipingów w 1850 do 64 roku, kiedy była duża migracja do Hongkongu osób, które uciekały przed tym bardzo bolesną częścią historii Chin. Potem, kiedy trwała wojna domowa w Chinach w 1945 do 1949 roku pomiędzy Guomindangiem a komunistami, i kiedy komuniści już byli blisko założenia, a potem założyli Chińską Republikę Ludową, była druga taka bardzo duża fala migracji do Hongkongu. Jak powiedział Włodek przed chwilą, bardzo duża grupa mieszkańców Hongkongu to były osoby wywodzące się z prowincji Guangdong, czyli osoby mniej więcej lokalne.
ale dużo też było szczególnie biznesmenów, bankierów, przedstawicieli elit intelektualnych, osób z innych terenów chińskich, które do Hongkongu z przyczyn politycznych przyjechały. Ale pamiętajmy też, że Hongkong był kolonią brytyjską, więc nie był miejscem, gdzie była demokracja i nie był miejscem, gdzie Hongkongczycy samostanowili się. Podlegali rygorom brytyjskiego prawa kolonialnego, które też się zmieniało. O tych sprawach prawnych wydaje mi się, że zapytam zaraz Mirka. Powiem tylko jeszcze w sprawie tych protestów, żeby też jakoś tą chronologię nam troszeczkę ułożyć. Mamy rok 97, kiedy Hongkong staje się elementem Chińskiej Republiki Ludowej na specjalnych prawach. Mamy kilka różnych momentów, kiedy ludność Hongkongu zaczyna być zaniepokojona różnymi zmianami. To są zmiany czasami bardzo drobne, czyli na przykład zmiany w edukacji, wprowadzanie pewnych elementów w edukacji dzieci w Hongkongu, zmiany językowe, duża, większa kontrola, czy można powiedzieć przepływ kapitału i kontrolowanie firm, czasami agencji prasowych, gazet, telewizji przez właścicieli z Chin ludowych. Największe protesty, o których usłyszeliśmy parę lat temu, to były protesty parasolek w 2014 roku. No i te protesty, które mamy teraz, właściwie zaczęły się w czerwcu zeszłego roku. 6 czerwca był taki pierwszy duży protest prawników hongkońskich, 9 czerwca pierwszy masowy protest mieszkańców. No i później mamy tak naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych dat, których tutaj nie będę przywoływał, bo ich jest wiele, ale pamiętajmy też właściwie, czego protestujący chcieli. No, wysunęli 5 żądań i właściwie protesty zaczęły się od niezgody na projekt nowej ustawy legislacyjnej, która miała pozwalać na ekstradycję osób z Hongkongu na teren Chin i tam na Chin ludowych, kontynentalnych i tam na procesy tych osób, ale bardzo szybko te żądania przerodziły się w 5 żądań, czy oprócz tego było żądanie niezależnego dochodzenia w sprawie działań policji podczas protestów, żądanie uwolnienia aresztowanych, żądanie wycofania określeń protestów jako zamieszki, dlatego że tak władze określały te protesty. No i na koniec żądanie ustąpienia Carrie Lam, czyli szefowej administracji Hongkongu i demokratyczne wybory nowego szefa administracji. Na tym ten krótki wstęp skończę i chciałbym poprosić teraz drugiego mojego gościa, Mirka, żebyśmy porozmawiali sobie troszeczkę, może najpierw Mirku, jakbym mógł Cię poprosić o tą stronę prawną, czyli co w 1984 właściwie Brytyjczycy podpisali z Chinami ludowymi, na jakich prawach ten Hongkong miał przejść w 1997 roku i co się stało z tym? Już bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich serdecznie raz jeszcze witam. Dziękuję za to wasze wspaniałe wprowadzenie. Sam się też sporo nauczyłem. Nie jestem specjalistą językowym, nie jestem specjalistą tożsamości. Ja po prostu tylko byłem prawie 6 lat w Hongkongu i to jest ta moja wiedza w tej kwestii. Przeskoczmy więc może z tych czasów, o których rozmawialiście, takich dawnych, różnych, historycznych. Tak powiedzmy, ja miałem 150 lat, jesteśmy w końcu wieku XX i czym ten Hongkong na koniec wieku XX i początek XXI jest? Marcin już to w zasadzie powiedział, więc ja nie mogę za dużo to powtarzać i nie chcę, ale Hongkong rzeczywiście od 1997 roku jest bezsprzecznie nierozerwalną częścią Chińskiej Republiki Ludowej. Ale tak jak powiedziałeś, na specjalnych prawach, to znaczy został stworzony specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej o niezwykle szerokiej autonomii, zakresie tej autonomii. Autonomii, jak również zagwarantowanych prawach i wolnościach obywatelskich, to też jest niezwykle istotne. Funkcjonuje tenże Hongkong w oparciu o zasadę One Country, Two Systems, czyli jedno państwo, dwa systemy, co jest efektem wspominanej już tutaj dzisiaj tej deklaracji brytyjsko-chińskiej z 1984 roku, który to, i to trzeba podkreślić raz jeszcze, bo tutaj pojawiają się ostatnio i nadal się pojawiają kolejne głosy, które próbują przekonywać, że to już w ogóle historia, ten dokument to już w ogóle się wyczerpał, skonsumowaliśmy go, bo wam oddaliśmy ten Hongkong i tak dalej. Więc ja nie zamierzam nawet tego komentować, nie to jest przedmiotem naszej dyskusji. On jest zdeponowany, ten dokument, w Organizacji Narodów Zjednoczonych od samego początku, za zgodną wolą stron. To oznacza, że stanowi element międzynarodowego porządku prawnego i to jest koniec, kropka w tej kwestii. Hongkong więc w oparciu o te uzgodnienia ma
własną konstytucję, nazywaną mini-konstytucją, czyli basic law, ma swój parlament, quasi-parlament możemy powiedzieć, ale to jest rzeczywiście autonomiczny parlament, swój rząd ze swoim szefem, od 3 lat szefową akurat, no ale to jest tak zwany też quasi-premier, ma przede wszystkim jednak niezależny od chińskiego kontynentalnego system prawny i system ekonomiczny. Oparty ten system gospodarczy jest o własność prywatną, czyli jest to taka kapitalistyczna oaza w komunistycznym kraju. System podatkowy i monetarny, hongkoński dolar nadal jest walutą, ten kolonialny hongkoński dolar nadal pozostaje hongkońską walutą. Ma własne paszporty, ma własną skonstruowaną system administracji w oparciu o też brytyjski model służby cywilnej, ale przede wszystkim ma też niezależne sądownictwo od samego początku i rządy prawa. To też każdy Hongkończyk w rozmowie z obcokrajowcem, z przybyszem ze świata zachodniego będzie podkreślał od samego początku. My mamy niezależne sądownictwo, my mamy rządy prawa, a nie rządy prawem. Ja tutaj może tylko dodam, bo w Chinach ludowych, kontynentalnych system sądowniczy nie jest oddzielny, czyli nie ma trójpodziału władzy, czyli on właściwie podlega Komunistycznej Partii Chin. Tak. Czyli w uproszczeniu możemy powiedzieć, że jest to system zupełnie inny niż ten, który znamy z Europy i oczywiście z Hongkongu. Sędziowie w Chińskiej Republice Ludowej, to też tutaj można tylko dopowiedzieć, są w znakomitej części albo byłymi oficerami wojska, policji, stąd się wywodzą, tak? Ale to jest coś, co przesądza o całkowitej zależności władzy sądowniczej od władzy politycznej, ustawodawczej, wykonawczej w szczególności. Mhm. Tak naprawdę tylko polityka zagraniczna pozostaje poza sferą tej autonomii, o której tutaj od początku mówię, jak również sprawy związane z obronnością. No, Hongkong nie ma własnej armii, te dwie kwestie są wyjęte jakby z zakresu hongkońskiej autonomii. A też czy możesz nam powiedzieć, przepraszam, bo jest jedno pytanie, które dobrze nam pasuje do tej części. Czy Brytyjczycy nie mają żadnego wpływu na to, co dzieje się w Hongkongu? To znaczy, jaka teraz jest przełożenie? Czytaliśmy wiadomości o premierze brytyjskim, który mówił, że Hongkończycy mogą teraz przyjechać i starać się o obywatelstwo brytyjskie. Jakie są jakby prawne, jaka jest sytuacja? To nie jest do końca tak, że oni już mogą przyjechać. To jest plan, który zakłada, że w sytuacji, która ma miejsce dzisiaj po wprowadzeniu ustawy o bezpieczeństwie narodowym przez władze Chińskiej Republiki Ludowej narzucające to prawo dla Hongkongu, sytuacja mocno się zmienia. W związku z powyższym przewidywany jest taki ruch i zakładany, i on został zadeklarowany jako możliwość, czyli że te osoby, które posiadają tak zwany status BNO, czyli British National Overseas, i są posiadaczami tych paszportów hongkońskich od 1997 roku, będą mogły przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, osiedlać się na okres dłuższy niż do tej pory było to przewidywane, z możliwością stałej, legalnej pracy również. Natomiast to jest coś, co jakby jest w sferze zapowiedzi. Umówmy się, że to tak wygląda. Ale chciałem też dodać jednej rzeczy o tych prawach i wolnościach obywatelskich. Czyli to jest to też coś, co zostało zagwarantowane przy przekazywaniu Hongkongu Chińskiej Republice Ludowej, czyli wolność słowa, wolność zgromadzeń, wolność demonstracji, wolne media, swobodne media, swobody dziennikarskie, swobody akademickie również, czyli ten zakres swobód i praw wolności obywatelskich jest też wyjątkowo szeroki. No dobrze, ale ja tutaj powiem w imieniu partyjnych kolegów z Chińskiej Republiki Ludowej, którzy wyciągną to basic law i pokażą tam zapis, który mówi, że interpretacja zapisów zależy od stałego komitetu OZPL, czyli Chińskiego Parlamentu Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych. Czyli oni mówią, co basic law właściwie ma znaczyć. I to tak, od początku tak brzmiało. Oczywiście, że tak. I takie brzmienie ustawy zasadniczej, czyli basic law, jest od samego początku. To jest ten tak zwany jeden z wytrychów, tak? Który no trzeba było sobie zostawić. Tak? To jest tak, jak systemem wyborczym w Hongkongu, który jest prawdopodobnie najbardziej skomplikowanym systemem wyborczym na świecie. No po to tylko, przepraszam, że tak to określę w sposób bardzo prosty, żeby no, Pekin zawsze miał kontrolę nad tym, kto będzie stanowił większość zarówno w zgromadzeniu parlamentarnym, czyli w Legislative Council, jak również przede wszystkim, kto zostanie szefem władzy wykonawczej, tym niby hongkońskim premierem. Więc powiedziałem o tych wolnościach obywatelskich i teraz to są dwie rzeczy, które w zasadzie powinienem powiedzieć. Jeżeli chodzi o kwestie tożsamościowe, Hongkong stale się zmienia.
Hongkong zmienia się od tego momentu, o którym już Marcin powiedziałeś, czyli połowy XIX wieku. Permanentnie się zmienia. Miał swoje różne okresy. Czyli to był okres, powiedzmy, jakieś takie cezury, nie wiem, II wojna światowa, okupacja japońska. To jest bardzo ważny moment, tak? Dlaczego on jest taki ważny? W mojej ocenie, z tego co wiem, to on po raz pierwszy pokazał, że Brytyjczyków jednak ktoś może pokonać, tak? To był taki też bardzo ważny element mentalny. No i później tak naprawdę po II wojnie światowej duży napływ następował, to też wspomniałeś tutaj o biznesie. Ja powiem jeszcze dopowiem o biznesie z Szanghaju. Duża, to II wojna światowa i koniec, i wojna domowa, powstanie Chińskiej Republiki Ludowej, duża grupa kolejnych uciekinierów, która się pojawia. W tym przypadku ona się nie pojawia tak zupełnie samowolnie, bo Brytyjczycy ich wpuszczają. Brytyjczycy, no, wiedzieli, kogo chcą wpuścić, tak? Czyli wpuszczali tych, którzy stanowili pewnego rodzaju elitę szanghajską, elitę intelektualną, elitę finansową. I ci ludzie zaczęli, mówiąc kolokwialnie, rozkręcać interes, rozkręcać gospodarkę. Oni zostali dopuszczeni do pewnego zakresu stanowisk, urzędów publicznych również, i zaczęli się asymilować. I od tego momentu właściwie następuje taki jakby ten rozwój i gospodarczy, a nie tylko gospodarczy, tej takiej tkanki tożsamościowej. No tak, właśnie, bo jeżeli się cofniemy, powiedziałeś o tych kwestiach właśnie wielkiego biznesu, wielkich finansów, jeżeli cofniemy się do tego 1997 roku, Hongkong absolutnie dominuje nad Chinami, jeśli chodzi o połączenie ze światem, jeśli chodzi o finansjere, banki. No, 20% PKB. HSBC, czyli bank, który już jest w Polsce teraz, no to jest jednym z pierwszych banków w ogóle założony w latach 60. XIX wieku, jeden z głównych banków hongkońskich. To jest wielka tradycja, to są ogromne pieniądze. I Chiny bardzo potrzebowały Hongkongu jako takiej bramy dla inwestycji biznesu międzynarodowego do Chin. Mamy jedno pytanie, które właśnie jest pytanie o to, czy nadal Chinom zależy, żeby Hongkong był centrum finansowym? No bo teraz już ewidentnie jest dużo słabsza ta pozycja Hongkongu. Jest dużo słabsza w wyniku różnego rodzaju splotu okoliczności, które miały miejsce w ostatnich latach. To fakt. Natomiast nie można było jednej rzeczy zaprzeczyć. I teraz będę mówił o czasie, w którym ja byłem w Hongkongu, bo sytuacja w ciągu ostatniego nawet roku bardzo dynamicznie i diametralnie się w wielu obszarach zmieniła. To też jest taka historia. Natomiast ten Hongkong dawał biznesowi chińskiemu pewnego rodzaju wiarygodność. Przepływy gospodarcze, finansowe, chińskie przez Hongkong są przepotężne po prostu. Dlatego, że wiarygodność chińskiego biznesu, tego chińskiego z Chin kontynentalnych, no często w wyniku też różnego rodzaju zdarzeń, no była, bym powiedział, dyskusyjna. Tak? No takie też... środowisko prawne, o którym powiedziałeś, to jest zupełnie inne prawo. Tak, że nie można było mieć zaufania do postępowań, które mogły się toczyć przed chińskimi sądami. No, całe centrum arbitrażowe biznesu azjatyckiego mieści się w Hongkongu. W związku z powyższym, jeżeli ktoś chciał prowadzić biznes z Chinami, to prowadził to przez firmę, którą rejestrował w Hongkongu. Tam było miejsce do rozstrzygania sporów. To dawało pewność, to dawało stabilność. Wszelką polityczną, prawną, finansową. Prawną przede wszystkim. Dla biznesu niezwykle ważne. To jest to coś, co dzisiaj ulega pewnemu delikatnemu, mówiąc ironicznie, skruszeniu po wejściu w życie tych ostatnich przepisów, o których już wspominaliśmy. Tak jak wspominaliśmy, ten Hongkong stale się zmienia. Jeżeli mówimy o tożsamości, bo patrzę na uciekający czas i musimy też o tej kwestii jednak powiedzieć. Jeżeli zapytacie Hongkończyka, kim ty jesteś, to ja, taka bardzo celna odpowiedź, która mnie bardzo przypadła do gustu i którą się całkowicie zgadzam. Hongkończycy powiedzą sobie tak: nie jesteśmy ani Brytyjczykami, ani Westernersami. Oni powiedzą, nie jesteśmy ludźmi zachodniego świata. Nie jesteśmy Chińczykami. Ale jednocześnie jesteśmy jednymi i drugimi. Naraz. My po prostu jesteśmy Hongkongersami. Słowo Hongkongers, notabene, to tylko powiem, oprócz Hongkongese, ale od 2014 roku w oksfordzkim słowniku znalazło się słowo Hongkonger, które oznacza albo urodzonego, albo mieszkańca Hongkongu. Ale to nie jest tak do końca, że to jest prawny mieszkaniec Hongkongu, czyli człowiek, który posiada kartę stałego pobytu w Hongkongu, którą dostaje po 7 latach tam zamieszkiwania. Nie. Hongkonger, według tego, co ja postrzegam z rozmów z Hongkończykami, to jest ktoś, kto... To jest stan ducha. To trzeba czuć. Ale to jest ktoś, kto czuje to miasto, kto czuje ten duch tego miasta i się z nim utożsamia. Przede wszystkim z wartościami. Jeżeli mówię o tożsamości hongkońskiej, gdybym miał to opisać jednym słowem, to powiem wartości. To były najpierw wartości związane z wolnością. W
wcześniej wolnością gospodarczą, bo to miejsce biznesu. Czyli Brytyjczycy też pozwalali na prowadzenie biznesu, tak? Czyli wolnością gospodarczą, wolnością w zakresie praw obywatelskich, stopniowo rozszerzanymi prawami obywatelskimi, niepolitycznych, tak? Nie mówimy o prawach politycznych. I tutaj dochodzimy do tego momentu, który jest w najnowszej historii Hongkongu no, punktem zwrotnym. Bo już w Basic Law, o którym wspominaliśmy, pojawia się zapis dwukrotnie, że docelowo wybór szefa rządu Hongkongu, jak i członków parlamentu hongkońskiego, będzie odbywał się w oparciu o wybory powszechne i bezpośrednie. I to stało się zarzewiem tak naprawdę tego protestu społecznego w roku 2014. To hasło, które jest tam wypisane, hasło z okresu Umbrella Movement, po prostu zwyczajnie mówi, żądamy wyborów powszechnych. To nie jest jakieś wyimaginowane żądanie Hongkończyków, którzy sobie nagle wymyślili, że oni chcieli mieć wybory powszechne. Ktoś mógł powiedzieć, puknijcie się w głowę. 100 lat, 50, czy 150 lat nie przeszkadzało wam, że nie mieliście wyborów powszechnych. Dopiero tuż przed odejściem gubernatora Patena, czyli przed oddaniem Hongkongu, to rzeczywiście miały miejsce pierwsze powszechne wybory do Legislative Council, które były tak naprawdę ciałem doradczym tylko i wyłącznie wtedy, ale były powszechne. Natomiast to zostało zapisane w deklaracji, to zostało zapisane w Basic Law, że tak ma być. I dlaczego Hongkończycy o to wystąpili, bo tak miało być, a następnie zostało to drogą interpretacji odkładane. No jeszcze nie jesteśmy gotowi. Te 5 lat to jeszcze nie. Spróbujmy za 5 lat. No nie, po 10 latach nie jesteśmy gotowi. Może za 15. W roku 2014, kiedy już byłem w Hongkongu, kiedy stały komitet ogłosił tak zwany white paper, w którym opisano, że tak, wybory będą powszechne w Hongkongu. One będą powszechne z tym, że najpierw zrobimy screening dwóch, no może trzech kandydatów. I tych kandydatów wam damy, i wtedy wy, jako Hongkończycy, wybierzcie ich sobie w drodze powszechnych, bezpośrednich wyborów. No i to była iskra, tak? Ta iskra, tak, która tak spowodowała, że 2,5 miesiąca miasto stanęło. Było to kompletnie sparaliżowane, a miasteczko namiotowe, które rozłożyło się nie tylko w centralnej części tego biznesowego Hongkongu, ale też w innych punktach miasta, no przypominało troszeczkę sceny z placu Tiananmen w 89 roku. No i tak naprawdę powodowało, generowało potężną niepewność. Jak to się skończy i jak Chiny ostatecznie zareagują? To się skończyło niczym w roku 2014. Ktoś może powiedzieć, że porażką dla tych, którzy protestowali przez te 2,5 miesiąca. Jednak twierdzę, że nie byłoby tych zdarzeń, tego protestu, który ma miejsce od 2019 roku, który jest jakby ma i troszeczkę inne podłoże, bo związany jest z wprowadzeniem tego prawa, o którym już Marcin wspominałeś, nie byłoby tego bez ruchu 2014, bez obudzenia takiej tej świadomości narodowej, tożsamości hongkońskiej, kiedy rzeczywiście wtedy powszechnie ci młodzi ludzie, ale nie tylko, Hongkończycy zaczęli być dumni z tego, powiedzieli I'm Hongkonger, ja jestem Hongkończykiem. Już nie Hongkongese, jak to wcześniej używano. Ten oksfordzki słownik od tego momentu zaczął działać. Hongkonger brzmi dumnie. Jestem Hongkończykiem, to jest mój stan umysłu, mój stan ducha. Bo powiedziałeś o tym, a tożsamość często się rodzi z opozycji, z pewnego buntu i niechęcią bycia kimś, do którego ktoś nas, do czego nas ktoś szufladkuje. Chciałbym, żebyśmy chwilkę powiedzieli o tym, na czym się zasadza ten największy konflikt kulturowy, bo mówimy, że Hongkończycy właściwie w starciu z Chińczykami z kontynentu, z osobami, które zaczęły przyjeżdżać, z różnymi decyzjami po 97 roku, zaczęli coraz bardziej się okopywać na swojej pozycji. My jesteśmy inni, my mamy wartości inne, my mamy inny sposób myślenia, my mamy inną edukację i tak dalej. Co, jeżeli mógłbym cię zapytać o to, jest jak gdyby tutaj kluczowe? No bo Hongkończycy mówią często o kulturowych różnicach, takich jak choćby, nie wiem, chamstwo turystów z Chin kontynentalnych, wykupywanie luksusowych towarów, skala w ogóle turystyki, czyli te setki tysięcy turystów przypływających non-stop do Hongkongu, język, przekonania polityczne. Co twoim zdaniem tutaj jest najbardziej kluczowe? Ja nie chciałbym tak tego upraszczać, mówić tutaj o jakimś konflikcie dramatycznym, nie wiem, bez mała starciach ulicznych, prawda, które, chociaż był taki moment, że takie też miały miejsce, no bo nie da się ukryć, jeżeli jesteś mieszkańcem Hongkongu i na twojej ulicy jest N sklepów dość luksusowych i w tych sklepach tak naprawdę ty nie robisz nigdy zakupów. To są sklepy, przed którymi ustawiają się gigantyczne kolejki tych słynnych turystów z mainlandu, którzy ze swoimi wózeczkami na czterech kółkach czekają tam i wykupują wszystko, co się da. No to jest to troszeczkę drażniące. To powoduje pewną niedogodność życia, zwłaszcza weekendowego, ale nie tylko. A nie chcę mówić o zachowaniach, o których wspomniałeś. Tak, to też jest znana kwestia, bo rzeczywiście nie trzeba długo być w Hongkongu. Mnie chyba wystarczyły tydzień lub dwa,
chodzenia po ulicach tego miasta, żeby bezbłędnie rozpoznawać, kto jest Hongkończykiem z Hongkongu, a kto jest Chińczykiem z ziemi tak zwanej głównej, czyli z mainlandu. No dobrze, mówisz, że to nie jest ważne. To jest ważne. To jest ważne. Nie chciałbym jakby w tym zasadzać głównego problemu. Bo główny problem polega na różnicy między systemami rzeczywiście. Tak? To jest tak, że 100 lat, ponad 100 lat funkcjonowania tych dwóch, oficjele hongkońscy używają bardzo dyplomatycznego sformułowania jurisdictions, czyli dwóch różnych jurysdykcji, funkcjonowania rozdzielonych bambusową kurtyną. To też jest dla nas, dla Polaków, dobre, ciekawe określenie. Pamiętamy żelazną kurtynę, która oddzielała nas od świata zachodniego, czy Niemcy wschodnie od zachodnich. Bambusowa kurtyna, bardzo ważne pojęcie, na najważniejszej granicy chyba w tamtej części świata przez wiele, wiele lat, czyli granicy, która oddzielała Hongkong od Chińskiej Republiki Ludowej. Zmierzam do tego, że te ponad 100 lat funkcjonowania tych dwóch jurysdykcji stworzyło oczywiście pewien naturalny konflikt, który długo nie będzie prawdopodobnie mógł zostać załagodzony, nawet jeżeli to już jest jeden kraj i będzie jeden kraj po 2047 roku dalej, tak? To się tak łatwo nie zażegna. To nadal będzie generowało różnego rodzaju spory. Dobrze, to zostawmy na razie na boku te kwestie, bo jest jeszcze jedna warstwa, o której dużo się w Chinach kontynentalnych pisze, to znaczy o podłożu ekonomicznym protestów, to znaczy o tym, że ja sprawdziłem dane, te dane nie są najświeższe, bo jest bardzo fajna strona Hong Kong Social Indicators, tam są dane z 16 roku, więc to już jest 4 lata temu. One pokazują pewne problemy, takie jak na przykład duży problem z kosztami mieszkaniowymi Hongkongczyków, bezrobocie młodych, coś, co bardzo mnie zdziwiło, czyli bardzo szybko rosnący odsetek samobójstw wśród młodych osób. Czy uważasz, że to jest jakiś istotny poziom, czy istotny element tego, z czego te protesty się wzięły? To oczywiście jest ważne, ale to jest coś, co się nie wzięło ostatnio, tak? Bo i problemy mieszkaniowe mieszkańców Hongkongu są problemami nie od dzisiaj i nie od 10 czy 15 lat. Problemy z tak zwanym zatrudnieniem to jest element gospodarki kapitalistycznej, który się też często powtarza. Natomiast dla mnie bezdyskusyjnie te protesty wzięły się z różnic systemowych i z kwestii wartości, z przywiązania do wartości. I teraz powiem coś takiego. To jest coś takiego, co polskie społeczeństwo, Polacy powinni bardzo dobrze rozumieć. Bo myśmy przeszli przez, ja nie chcę używać analogii takiej literalnie, ale przez podobny etap naszego rozwoju. Kiedy też musieliśmy przeciwko czemuś zaprotestować. No jak wszyscy widzą, którzy nas oglądają, no jestem człowiekiem takim, który pamięta czasy realnego socjalizmu w Polsce, pamięta jak to wyglądało i jak wyglądały protesty, w których również też brałem udział. To były często protesty troszeczkę przypominające nierówną walkę z wiatrakami. To jest to coś, co dzisiaj można i wiele osób pewnie zarzuca Hongkończykom. Jesteście tak mali, nie widać was na mapie. Z kim wy próbujecie walczyć? Nie macie żadnych szans. Tak, tylko że jak rozmawiasz z Hongkończykami w tym ostatnim 2019 roku, to oni rzeczywiście podkreślają i oni się z tym zgadzają. Tak, to jest nasza ostatnia szansa. My nie mamy nic do stracenia. No dobrze, nie ma dla nas ale szansa na co? Bo wiesz, ja rozumiem ten bardzo taki, tą romantyczną narrację i opowieść, no ale ja w sposób taki bardzo pragmatyczny patrzę na wydarzenia. Wielkie, bezlitosne, komunistyczne Chiny powiedziały, będziemy mieli nową ustawę ekstradycyjną. Ludność Hongkongu powiedziała, nie chcemy tego. Protestowała. Co zrobiła władza chińska? Najpierw powiedziała, dobra, zawieszamy to. Potem powiedziała, okej, wycofujemy się z tego. I to był ten moment, moim zdaniem, absolutnie kluczowy. Co powiedzieli protestujący w Hongkongu? Powiedzieli, za mało, za późno. I kontynuowali. I co dostali w zamian? Dostali coś dużo, dużo gorszego. To znaczy, sytuacja, w której teraz jest Hongkong, jest no zdecydowanie gorsza od tego, co w ogóle było pomysłem władzy chińskiej na Hongkong wcześniej. Czyli można powiedzieć, że to nie jest chyba walka o coś, co można wygrać i wynegocjować. To jest tak naprawdę, wydaje mi się w tym momencie, absolutna desperacka walka, która jest bardziej samobójcza. Nie wiem, czy samobójcza, ale na pewno jest w tym wszystkim bardzo duży poziom desperacji. To z tym się absolutnie zgadzam, tak? To, co powiedziałem. Zresztą jedno z wielu haseł protestujących, które mogliśmy przeczytać, to jest takie, jeżeli mamy ginąć, to wy zginiecie razem z nami. Chodzi o gospodarkę głównie. Tak przynajmniej no tak, no to też nie jest w ich założeniach, to tak? Też nie jest Natomiast prawda.
Pokazanie tego, my naprawdę już nie mamy nic do stracenia. 2047 jest już za rogiem, a tak naprawdę chcecie ten 2047 przybliżyć. Nie ma tutaj miejsca na nic innego. Musimy wykorzystać ostatnią okazję, żeby pokazać światu, że my tu w ogóle jesteśmy. Bo za chwilę o nas, o naszej kulturze, o naszej tożsamości, o której tu dzisiaj mówimy, to po prostu świat zapomni. I tak naprawdę świat nie będzie umierał za Hongkong, to jest oczywiste. Nikt się o ten Hongkong aż tak bardzo nie upomni, aczkolwiek pewne miejsca się upominają. Pamiętajmy, że jest też Hongkong wykorzystywany w grze politycznej, międzynarodowej i wydaje mi się, że jest bardzo dużo manipulacji. Młodzi ludzie w Hongkongu nie do końca sobie zdają sprawę, co oznacza jechanie do kongresu amerykańskiego i błaganie, żeby kongres im pomógł. To fatalne ruchy moim zdaniem dla protestujących, które trochę naiwne, wynikają z naiwności. Tak, młodzieńcza naiwność uważam. Tak. Mamy już godzinę 19, mamy jeszcze sporo pytań takich bardzo dotyczących teraźniejszej sytuacji i właściwie dlatego trudno mi było to wpleść w naszą rozmowę. Jestem świadomy tego, że wiele osób nas oglądających pewnie teraz już zacznie uciekać, natomiast ja chciałbym jeszcze spróbować zapytać obydwu moich gości, czyli i Włodka, i Mirka, o pewne rzeczy, które tutaj były poruszane. Po pierwsze pytanie o koszulkę. No to pytanie o koszulkę to jest to, o czym rozmawialiśmy tutaj rzeczywiście na chwilę przed tak zwanym wejściem na wizję, tak? Kiedy ja próbowałem dokonać swego rodzaju testu na profesorze Marcinie i na Włodku również, czy potrafią to odczytać, wiedząc, że nie potrafią tego odczytać. Bo koszulka, jak Państwo wszyscy widzicie, produkowana przez globalnego potentat odzieżowy światowy, produkowana oczywiście w Chinach, ma na sobie znaki tylko i wyłącznie tradycyjne, czyli jest napisana w kantońskim. Poza tym jest to tekst, który jest tekstem bardzo mocno kolokwialnym, tak? On w bardzo dyplomatycznym ujęciu oznacza fight for Hong Kong. Mniej dyplomatycznego określenia nie użyję, bo słuchają nas może dzieci, niepełnoletni, więc to zostawmy do późniejszych rozważań. Świetnie. Może ktoś pojedzie do Hongkongu i zapyta Hongkończyka, tak naprawdę, co tutaj znaczy, tak? Dobrze, bardzo dziękuję. Mamy kilka pytań o aktualną sytuację, czyli aresztowanie Jimmy'ego Laya. To, czy to prawo, które teraz od 1 lipca weszło, rzeczywiście jest tak drakońskie? Czy rzeczywiście nie ma wolności słowa w Hongkongu? Bardzo krótko, pewnie Mirku, tobie będzie najłatwiej na to odpowiedzieć. To rzeczywiście bardzo krótko się postaram. Ustawa o bezpieczeństwie narodowym wprowadzona siłą na teren Hongkongu, aczkolwiek ustawa zasadnicza przewidywała, że to władze Hongkongu powinny to zrobić, nie zrobiły. A pierwszy protest, o którym ty wspominałeś dzisiaj, to był 2003 rok, kiedy szef wtedy władz Hongkongu próbował wprowadzić tę ustawę, no i musiał podać się do dymisji z różnych względów, bo protest był wtedy prawie milionowy na ulicach również. Przestępstwa jak secesja, czyli oderwanie Hongkongu, jak wszelkiego rodzaju separatyzm, działalność terrorystyczna, szeroko określona działalność wywrotowa i zmowa z obcymi siłami. Znaczy pojęcie obcych sił znamy też z naszej historii. Ono jest szeroko wykorzystywane w Chińskiej Republice Ludowej i przestępstwo tej zmowy, o którą został oskarżony Jimmy Lai, czyli magnat, absolutnie magnat medialny i prodemokratyczny i proopozycyjny zdecydowanie, bo właściciel dużej firmy, która wydaje Apple Daily, czyli taką gazetę, która jest rozchwytywana w Hongkongu zupełnie i również internetowych. Akcje skoczyły tam o 1000% w ciągu jednego dnia po jego aresztowaniu, a Hongkończycy w geście protestu i poparcia dla Apple Daily Jimmy'ego Lai następnego dnia wykupili 550 tysięcy egzemplarzy tej gazety przy normalnym dziennym każde 100 tysięcy. Więc to tylko pokazuje, jaka jest też ich taka solidarna siła, w którą się są w stanie zaangażować. Tak, jest drakońskie. Maksymalne kary dożywocie. Czy to oznacza, że też się odwołuję do jednego z pytań, że właściwie bardzo trudno jest Hongkończykom nie bać się cenzury i nie chcą mieć gorzej i po prostu już nie mogą mówić? Czy to jest moment, w którym już Hongkończycy nie mogą właściwie wyrażać tego, co chcą? Znaczy muszą liczyć się z tym, że każda ich wypowiedź w tej chwili po wejściu, po życie tego prawa o bezpieczeństwie narodowym, przedtem było inaczej, ale teraz każda ich wypowiedź może być zinterpretowana właśnie w tym kierunku, że jest to albo podżeganie do separatyzmu, albo podżeganie do secesji, albo podżeganie do działalności wywrotowej. Niezwykle łatwo jest, a po podejrzenie i oskarżenie o zmowę z obcymi siłami jest tak szerokim wytrychem, że praktycznie nikt nie może się czuć bezpieczny w tej sytuacji. To jest bezdyskusyjne. Mhm. Dobrze, kolejne pytania są o to, co ma się zdarzyć w 1947 roku, czyli dlaczego to jest cezura. To może szybciutko też. Bo zgodnie z ustaleniami deklaracji brytyjsko-chińskiej na 50 lat
Hongkong miał zachować ten okres przynajmniej 50, przepraszam, od razu muszę to sprecyzować, przynajmniej 50 lat. Także nikt nie wie, co będzie po 2047, ale to jest cezura. Od 97 do 2047 Hongkong miał funkcjonować na takich zasadach, o jakich powiedzieliśmy na początku naszego programu dziś. Dobrze, mówiliśmy trochę o języku, etniczności. Ja tutaj dopowiem, bo pytanie jest o to, czy używany jest w ogóle język mandaryński w Hongkongu. No coraz bardziej. To znaczy jest. On jest używany w mediach, on jest używany w urzędach, on jest używany w komunikacji. Tak, powiedz, proszę. W komunikacji jest używany o tyle, o ile jest używany obok języka angielskiego i kantońskiego, czyli wszystkie komunikaty w środkach transportu publicznego są podawane w tych trzech językach, no z powodów pragmatycznych, rzecz jasna. Jeżeli chodzi o administrację, administracja funkcjonuje w języku kantońskim nadal jeszcze, natomiast no, nie da się ukryć, że wszyscy Hongkończycy w momencie, kiedy przyjeżdżał towarzysz prezydent, każdorazowo, no to używali wyłącznie języka mandaryńskiego w takich sytuacjach. Normalnie działa kantoński. Aczkolwiek tak. Znajomość mandaryńskiego jest coraz bardziej powszechna, no, tylko oczywiście w tych młodszym pokoleniu. Powiedzmy jeszcze parę słów o edukacji. To znaczy, jak w Hongkongu edukuje się o narodzie, o tożsamości chińskiej? Czy są uniwersytety, tutaj było pytanie o tym Minzu Daświe, czyli uniwersytety ludowe, które mówią o różnych grupach etnicznych chińskich. Czy coś, panowie, możecie o tym powiedzieć? Włodek, możesz też, czy nie? Znaczy, Minzu Daświe, to te uniwersytety takie faktycznie dla członków mniejszości etnicznych, których kilka istnieje w HRL. Oczywiście w Hongkongu tego nie ma. W Hongkongu istnieją uniwersytety o odmiennej prowiniencji. Większość z nich pamięta czasy jeszcze brytyjskie. Co ciekawe, istnieje w Hongkongu taki uniwersytet, którego główny kampus znajduje się na nowych terytoriach, Chinese University of Hong Kong, którego chińska nazwa to jest Zhongwen Daxue, gdzie takim czołowym założeniem, kiedy ten uniwersytet powstawał w latach 60., było, że to będzie uniwersytet, w którym edukacja będzie prowadzona w języku chińskim, ale oczywiście jako chiński rozumiano wówczas kantoński. I językiem wykładowym w dużej mierze na tym uniwersytecie był język kantoński, obecnie no, coraz mocniej jednak wypierany przez mandaryński i przez angielski również. To jest uniwersytet, który także wbrew swojej nazwie dużą część swoich programów oferuje w języku angielskim. Politechnika Hongkongska wydaje mi się jest takim uniwersytetem, który najbardziej stawia na edukację mandaryńskojęzyczną, jest tutaj też oczywiście nie wspominaliśmy właśnie o środowiskach studenckich, które w tych wydarzeniach ostatniego roku, ale także i poprzednich, ruchu parasolkowego były oczywiście wiodącymi środowiskami, co jest zresztą oczywiście tradycją walki o demokrację nie tylko i prawa obywatelskie nie tylko w Chinach czy w Azji Wschodniej, ale w ogóle w całym współczesnym świecie, więc tutaj oczywiście dużą część tej motywacji do sprzeciwu wobec aktualnej rzeczywistości, która zrodził się wśród studentów, no, pochodziła właśnie z ewolucji programów nauczania, ewolucji kadry także, która coraz częściej jest złożona z wykładowców pochodzących z HRL. Oczywiście część tej kadry, nie należy też tego tak utożsamiać, że to są jacyś spadochroniarze, którzy są do uczelni hongkongskich wprowadzani po to, żeby ich program sterować w kierunku takiego no, podobnego do programów oferowanych przez uniwersytety w HRL. Ale to wszystko oczywiście no, powoduje, że studenci są szczególnie wyczuleni właśnie na takie nawet drobne momentami, wydawałoby się, zmiany, ale których tendencja i kierunek są dla nich zauważalne. Ale i te przypadki, o których... I te przypadki, o których, Włodku, powiedziałeś, też się oczywiście zdarzają, takiego desantu, tak? A przynajmniej są to osoby, które zaczynają pełnić funkcje takie kierownicze, zarządzające w uczelniach hongkońskich, które już nie są kształcone w uczelniach zachodnich, ale w uczelniach na przykład no, po prostu w chińskich, tak? No i mamy też osoby wyeliminowane z uczelni za udział w protestach.
Dokładnie tak. Tak, tak. Prawda? Jak Benetaj przynajmniej ostatnio tak. I jeszcze kilku innych akademików, którzy zostali po prostu zwolnieni w ostatnim czasie z pracy. Natomiast nadal jeszcze trzeba powiedzieć, że te uczelnie, przynajmniej cztery z nich są w pierwszej 50, nadal mieszczą się w światowego rankingu. Przy tym malutkim Hongkongu, no to wydaje się, że to jest duży ewenement. I to chyba jeszcze troszeczkę potrwa, tak? To nie tak łatwo będzie tak zupełnie to zniszczyć, ale no nie da się ukryć. Drenaż mózgów na hongkońskich uczelniach, tak jak w ogóle drenaż mózgów w inteligencji hongkońskiej, no trwa i trwać będzie zdecydowanie szybciej w tej chwili po wejściu w życie tych obostrzeń, o których powiedzieliśmy, gdzie jakby element samocenzury nasili się jeszcze bardziej niż był do tej pory. On był. On był już w tej chwili, kiedy ja byłem, to też obserwowało się coś takiego, że pewni dziennikarze nie powiedzą wszystkiego, nie będą chcieli, że tak powiem, zbyt radykalni w swoich wypowiedziach. A teraz to dodatkowo jest jakby przyciśnięte jeszcze tymi potencjalnymi, bardzo surowymi, represyjnymi sankcjami. No dobrze, panowie, musimy kończyć. Mamy bardzo dużo tematów. Ja patrzę teraz z bólem na różne pytania, które tutaj były, i pytania o Tajwan, i pytania o kwestie, których w ogóle nie poruszyliśmy na tym spotkaniu. Po prostu nie mamy już czasu, żeby się tym wszystkim zająć. No to pokazuje, że rzeczywiście sporo jest do omówienia. Bardzo, bardzo chciałem wam podziękować. Chciałem podziękować naszym wszystkim widzom, osobom, które aktywnie pytały, oglądały, słuchały. I chciałem was zaprosić na kolejne nasze spotkania, na Projekt Azja oraz na inne webinary Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS. Patrzcie też, jakie artykuły się pojawiają. Coraz więcej tego kontentu jest i mam nadzieję, że będą to bardzo ciekawe dla was rzeczy. My z naszej strony będziemy się starać, żeby rzeczywiście różne ciekawe rzeczy się stale pokazywały. A ja tymczasem bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi był dr Włodzimierz Cieciura z Uniwersytetu Warszawskiego i Mirosław Adamczyk, były konsul generalny RP w Hongkongu. Bardzo wam dziękuję wszystkim naszym widzom.